Łukasz Mura, radny powiatu raciborskiego. Panie Łukaszu, za panem trumna, to znaczy, że pogrzebaliście to rolnictwo, czy o co chodzi? To jest symboliczna trumna, panie redaktorze. No myślę, że nie będzie potrzeby ją wykorzystać, ale chcemy gdzieś tam uzmysłowić tym, którzy tu przejeżdżają, patrzą się, co się dzieje, że jest trumna z napisem Polskie Rolnictwo. Ktoś nas do takiej sytuacji doprowadza. Niestety, sytuacja w kraju, politycy nie słuchają nas, nie ma odzewu, my mamy problemy. Cały kraj ma problemy, Europa ma problemy. Jest cicho, nie ma konkretów. Dużo szumu, głośno, ale czy to coś da? Ja myślę, że tak. Oczywiście każdy taki protest daje, bo uzmysławia mieszkańcom, przeciętnemu obywatelowi, co się dzieje w danej branży i że to nie idzie w dobrym kierunku. Nie chcę powiedzieć tego, że to jest jakaś rewolucja, ale no niech pan sobie uzmysłowi, że tyle mężczyzn wyszło z domu, zamiast siedzieć w domu, pilnować dzieci i żony, no to coś ważnego się tu dzieje, tak? Coś poważnego w tym kraju jednak odbywa się, no i po prostu niezadowolenie musi gdzieś się wylać. Macie wsparcie, jakby pan powiedział o tym wsparciu, jak je odbieracie, bo nie tylko rolnicy tutaj są. Tak, my się bardzo z tego cieszymy. Odzew był tak piękny, że panowie, no gdzieś się tutaj podzieli, ale panowie górnicy, panowie myśliwi są z nami, pan z przetwórstwa był również, no więc generalnie się trochę tego tutaj nazbierało i nie tylko rolnicy, rzeczywiście. W rozmowie ze mną mówił pan jakiś czas temu, jeżeli to nie pomoże, zablokujecie A1-kę. To dalej w planach macie? Wie pan co, ja myślę tak, ciągłego umartwiania ludzi naszymi protestami, bo pewien etap został zamknięty, ja tak myślę, i teraz to musi przybrać inną formę. A jedynka, no tak, były plany, ale no, niosłoby się to z ogromnymi utrudnieniami i z pewnością kosztami, bo nie wiem teraz, czy jako organizator byłbym w stanie to ponieść. A jakie te plany inne? Co, jaka alternatywa? No ja tutaj, zanim będę o tej alternatywie na wschodzie myślał, to ja też powiem coś takiego, no mnie bardzo boli to, co dzieje się na wschodniej granicy. No nasi koledzy, bracia, rolnicy pilnują tych granic, tych przejść, a 200 metrów dalej przejazd kolejowy, całe wagony przepełnione, załadowane ciągle przejeżdżają. No to jest po prostu straszne. Od wczoraj w mediach jest ten apel pograniczników, to znaczy służby celno-skarbowej, gdzie po prostu proszą rolników o pomoc. No niech sobie państwo uzmysłowią to. Funkcjonariusze, którzy powinni bronić przepływu nielegalnych towarów i tak dalej, i tego dziadostwa, które wjeżdża do naszego kraju, bo na pewno każdy z nas widział w internecie, co to wjeżdża i w jakim stanie, proszą rolników o pomoc. Czyli jednak nasze protesty, nasze działania mają po prostu jeszcze drugie dno. No walczymy o ten kraj, o tych ludzi, o te za przeproszeniem żołądki, bo za pół roku to trafi na półki sklepowe te towary, tak? No bo finalnie to trafi do nas, do naszych domów, my to zjemy. No nie wiem, ja też nie jestem gdzieś tam prorokiem, ale 180 tysięcy nowych przypadków raka z niczego się nie bierze co roku zgłaszanych. Ale chcecie jechać do premiera, tak? Pod kancelarię. W przyszłym tygodniu, 27, prawdopodobnie, bo to jeszcze nie jest ustalone na 100%, będzie właśnie tak zwany marsz na Warszawę. Kancelaria premiera, Ministerstwo Rolnictwa, no to będą takie punkty, gdzie z pewnością może być gorąco. I widząc, patrząc się na to, ile ludzi to jakby odzew jest pozytywny i widzimy, jak rolnicy odbierają to, że jest po prostu, kończy się cierpliwość, tam może być niebezpiecznie. Ale to Łukasz Mura, jeżeli to nie pomoże, pojedzie na granicę ukraińską? Ja myślę, że w przyszłym tygodniu trzeba będzie zrobić jakieś dyżury, bo nie potrafią wszyscy jechać, bo zaczynają się prace rolnicze na polu. Każdy też to powinien zrozumieć. Tak więc może będą to takie grupki po 5-10 osób z regionu pojadą. I na czym te działania mają polegać? Będziecie blokować, czy...? Wprost, będziemy blokować. Stać na granicy 24 godziny na dobę. Wyjdziemy na tory, nic nie przejedzie. Trudno. Jeżeli nie potrafi państwo zareagować, to my musimy zareagować. Okej. Nic, czyli również pomoc humanitarna? Nie, no nie, tak nie będziemy żartować, przepraszam, no ale ważne jest to, że tak jak teraz państwo widzicie w internecie są filmiki, rolnicy stoją, jadą ciężarówki, rolnicy proszą, pytają się kierowcy, co wieziesz? Jeżeli jest to wątpliwe i widać, że to jest łódka, gdzie jest wypełniona jakimś sypkim towarem, rzepa, pszenica, kukurydza, czy tam inne dziwnego pochodzenia towary, no to nie przepuszczają. Jeżeli jest pomoc humanitarna, przejeżdża, tam nie jest aż tak, że to jest zamknięte na amen. Proszę miejscowić ten dzisiejszy protest, no bo wiem, że jesteście no, jednym ze 100 protestów w całej Polsce, tak?
Tak, no jesteśmy na A1, ostatni, przy A1, ostatni zjazd w Polsce, tak zwany zjazd Gorzyczki. No nie blokujemy autostrady, ale blokujemy zjazd i wyjazd. Wpisujecie się w ogólnopolskie postulaty, jakie to postulaty? No to już się będę powtarzał, aczkolwiek tu chodzi o te elementy Zielonego Ładu, ale przede wszystkim to, co jest najpilniejsze, a najpilniejsze jest zamknięcie granicy wschodniej. Po prostu działania zmierzające ku temu, żeby stanęło to, żeby ktoś w końcu skontrolował to, co jedzie, pod względem sanitarnym, pod względem żywnościowym, no nie wiem, no po prostu, no każdy z nas widzi, co tam przejeżdża. Katastrofa, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to wjechało. Teraz jeżeli to wjechało i w takich ilościach, jeżeli to jest takiej, a nie innej jakości, to kto to zutylizuje? Za jakie pieniądze? Z naszych podatków, no bo tak to się skończy. Niech pan jako organizator ogarnie tak sokolim okiem, ile tutaj mamy maszyn, jak ten protest przebiega. Kolega naprzeciwko wyjeżdżające ciągniki policzył około 130 sztuk, plus dołączały się, wiem, że od strony rond, aczkolwiek no tego ja już teraz nie rachuję, ale to jest około 150 do 150 maszyn będzie. No. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki. Kto się przedstawi? Mura Łukasz, Rady Powiatowej.